Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Fear Perseus Mandate. Ja jestem Juno. I dzieje się, dzieje. Zobaczcie, czerwonoocy uciekają. A ja jestem tu sama, samotna, samiutka jak palec, albo jak nos Pinokia. I to, co mówię, nie ma większego sensu. Ale kto by się tym przejmował w takim momencie gry? Ile krwi. Dobrze, że nie jestem wampirem, bo bym umarła ze szczęścia. Wow! A wy czego tu chcecie? Może wy jesteście wampirami? Nie wiem, nawet czy to było moje slow-mo przymusowe, jakieś slow-mo czy co? Spoko. Dupskiem do ściany. I można mieć jakieś tam poczucie, że nic na mnie znienacka nie wyskoczy. Chociaż nie zdziwiłabym się, gdyby oni bez problemu przenikali przez ściany i mogli pojawić się także za mną. No ale dobra. Nie, pancerz jeszcze. To jeszcze nie jest czas na pancerz. Tak mi się wydaje. A może? Nie wiem. Dobra, wezmę go. Jakby co, to mamy apteczkę do wrócenia się po nią. O, tu jakieś drzwiczki pewnie zamknięte? Nie. Ale dziwne rzeczy. To znaczy, że szykuje się coś wielkiego. Coś wielkiego i pragnącego mojej śmierci. Typowe, 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 typowe. No, kłódeczka. Nawet kłódki są w tej grze przeciwko mnie. Ho, zapis. Jasne. Biedna kolanka sierżanta. Idziemy. Powiedziałabym, że nie oglądając się za siebie, ale prawdę mówiąc, ja już sama nie wiem. O nie. Coś mnie ciągnie tam, w tamtym kierunku. Nie, nie, w ognie piekielne coś mnie wciągnęło. I wpadłam do wody. Skoro ognie piekielne są nade mną, to gdzie ja do cholery jestem? Wyjdźmy lepiej z wody. Dobrze jest być wszędzie, tylko nie w wodzie, bo w wodzie to można się utopić, nie sądzicie? Oj. Albo po prostu popłyniemy dalej. O ja, gdzie my jesteśmy? Możemy się tylko domyślać, że mamy jakieś wizje z tych projektów, eksperymentów. Łajajaj! Na nikt by mi się przydały pistolety, naprawdę, i nie żartuję teraz w tym momencie. Oby mnie tak nikt nie pociągnął. O Boże! Co to jest, ludziska? Nie, ja tam nie chcę iść. Ale tu nie mogę. Więc nie mamy wyboru. Ale go powykręcało. Tak to jest, jak chce się zaoszczędzić na egzorcyście. Może idziemy jakimś krwawym tunelem, chciałam powiedzieć, korytarzem. Takie miejsca to już w ogóle wyglądają jak, nie wiem, jak stacja badań w Roosevelt albo gdzieś. Dlaczego nas tutaj wymiotło? Kocham to. Uwielbiam czuć te ciary na plecach. On troszeczkę jak Silent Hill wyglądał, nie sądzicie? Drzwi w podłodze, to nie wróży nic dobrego. Ach, czuję się jak, nie wiem, Alicja w Krainie Strachów. A wolałabym się czuć jak Charlie w Fabryce Czekolady, haha. Albo apteczek. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy teraz w Firze, fabryka apteczek byłaby chyba najlepszym możliwym miejscem do ukrycia się. Tylko ukrycia się przed kim?
Bo właśnie co, przed tymi duchami? Jak w sumie i tak z nimi sobie radzimy jeszcze. A nie radzimy sobie z... Zobaczymy, z kim sobie nie radzimy, czy nie? O, ja pierdzielę. Co masz? Co, zdziwił się pan? Ej, to było dziwne. Uciekł mi. Nie mogę tu wejść. Kiepsko mi to jakoś wyszło, wiecie? Oj, oj, beczka, która zaraz wybuchnie. Wszystko zaraz wybuchnie i będą miała przesrane. Dobra, ty też. Pociągnę cię za sobą. A ten jeszcze tutaj sobie najlepsze. Szmycha. Jak mnie palnie tym zaraz, to będę miała sobie jego szmychanko. Oj, oj, oj. Z każdej strony mnie atakują. No, świetnie. Po prostu. Dobra, muszą nauczyć się nie dostarczać im satysfakcji. Ani troszeczkę. Gdzie jest pan z nikownicą, co? Ja wiem, że jesteście takie psiopsiuły, że jedna drugą kryje. Niczym jacyś wstrętni bagarowicze. Ale... Ale kogo to obchodzi? Gdy zwłoki fruwają wszędzie wokół mnie. Dobra, teraz tak. Trzeba się skupić. Kto tutaj może dla nas mieć jeszcze przydatną, użyteczną broń? Właściwie nitownicy to ja nie chcę. Ona niby i fajna całkiem jest, ale nie zawsze i nie wszędzie. I co najważniejsze, nie na każdego przeciwnika, także. Więc dobra. Nie wiem, może jednak ze strzelbą. Jak ktoś mi na prosto na twarz wyskoczy. Nie wiem, nie chcę chyba. Zachowuję się jak jakiś, nie wiem, marudny bachor, ale... Co zrobić? Zaraz, jak się zmieniało granaty? Oj. Już wiem, jak się je zmieniało, dobra. Dobra, kryją się. Ale oni i tak wiedzą o mojej obecności, więc nie wiem, co mi to krycie ma niby dać. Ale może chociaż jakieś minimum elementu zaskoczenia uda mi się wykorzystać? Nie, nie sądzę. Nawet nie ma kogo zaskoczyć. Tak, tak, wiem, że do czasu. Do czasu, w którym poczują się troszeczkę pewniej. Zaraz się ktoś tu znajdzie. No właśnie. Dobra, jeszcze jedno. I teraz tak, w slow-mo. Uciekam gdzieś jak najdalej stamtąd. Pozwolę wieżyczkom im się zająć troszeczkę. Cholera jasna. Ups. To nie było do końca to, co chciałam zrobić. I dalej w sumie mi to nie wychodzi. Weźcie się ode mnie odczepcie. Nie mogę znaleźć granatu, który bym chciała. Niestety. Kurde, z nimi dwoma to będzie fatalnie po prostu. No. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Zostawimy na nich tutaj jeszcze jakąś pułapkę. Aha.
On myśli, że mnie przechytrzy. I jeden, i drugi, tak? Dobra, chyba oficjalnie można uznać, że zostałam jakoś tam przechytrzona przez nich. Bo niby zostawiłam minę, ale oni mnie po prostu z drugiej strony wzięli i zaszli, cholernicy jedni. Wejdź na nią, cholerosy. Oni jacyś są nieogarnięci. Chyba nie wiedzą do końca, kogo i co tutaj atakować. Dobra, jeszcze jeden. Dobra. W ten sposób. Ej no, weź się już w stoku. No. Trochę, no cóż, nie powiem, żeby mi nerwów czy życia napsuli, ale no, z granatów to troszeczkę się wyszeptałam przez nich. Takie rzeczy nie podobają mi się na pewno. Lubię mieć zapas granatów, mimo że beznadziejnie nimi rzucam. Czy tam granaty jak granaty, gorzej z minami. One się bardziej przydają. Można fajne pułapki zostawiać. Nie zawsze skuteczne, ale jakieś. Już słyszę dźwięki. Dźwięki krainy ołowiu. I strzelaczy w ich środowisku naturalnym. Dobra, ja na razie udaję, że mnie tu nie ma. Liczę, że nikt mnie nie zauważy. Tak sobie na spokojnie im czmychnę. Może coś się uda. Chociaż trochę ukrać. Aha, tu nie mogę. Auć, auć. Znowu kolana sierżanta. Na emeryturze on na pewno sobie nie pojogginguje, ani nie potruchta. Dobra, jesteśmy w dołku. Nie, nie jesteśmy w dołku. A przynajmniej jeszcze nie takim, żeby mieć jakieś myśli samobójcze czy coś. Ale... Oj, nie chcę zaskoczyć. Jak dobrze, że udało mi się na ten niższy poziom jakoś wskoczyć, a nie na sam dół, bo czuję, że miałoby to jakiś odcisk na moim życiu. Dobra, zmienię broń. Nie wiem, czy to był rozsądny wybór, ale... Ale jak już mówiłam, lepszy jakiś wybór, jakieś podjęte kroki, prawda, niż takie zupełnie nic. Dobra. Idziemy jeszcze po ulepszenie. Tutaj możemy wyjść tak ładnie, elegancko po deseczce. Ale nie wydaje mi się, żeby ktoś tu był. To dlaczego ja się tak skradam? Czy ja coś mówiłam? Nie, nic nie mówiłam, nic nie mówiłam. Auć. No i z wrażenia aż spadłam znowu. Ojejku. To jest takie typowe dla mojej osoby. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Piękne znalezisko, tylko że... bez jakiegoś większego chyba przeznaczenia. Tak, na razie tak błądzę. Nie bardzo... O! Ogarniając co, jak i dlaczego. Ale... Dobra, zaraz powinno mi się w głowie trochę rozjaśnić. Laptop. To może być trudne. Jeśli się ciemność uprze nas dorwać, to nikt jej... Nikt się nie ustrzeże. I co z tego, że mam latarkę, jak ona jakaś taka licha i wątpliwa bywa. Chodźmy. Tylko żeby nas nie przejechało.
The subject has crossed the perimeter. Nie fajnie. Chociaż komitet powitalny może nie powinnam aż tak narzekać. Auć, auć, auć. Kto by się spodziewał? Dobra, słyszę kogoś konkretnego. To się pewnie nie będzie ze mną patyczkował. Granat! Prosto na twarz. Cudownie, cudownie. Ej. Dobra, w slow-mo mogę działać jakoś. Pancerz. Mam prawo do zachowania milczenia i pancerza. Dawać mi co moje. O, jeszcze jeden pancerz. Nie za dużo. Już nawet jak ja to mówię, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Dobra. Jedna drabinka taka powyginana nas nie zatrzyma. Nic, nic. Tylko taka sugestia, że mamy iść właśnie tu. Co to jest? Aha, dobra. Jejku, to wyglądało jak Alma. Nie wiem, jakim sposobem ja to tak skojarzyłam. Ale dobra. Dobra. Myślałam, że tu są jeszcze granaty jakieś. No to sobie chłopak postał, co? Chwila nieuwagi i już was rozwalam. Drobny mak był. I na miazgę. Na masełko orzechowe. Z klaczków i krwi. Auć. Komuś coś nie wyszło. Au. Teraz to dla mnie nie wyszło. Kopiemy się? Kopiemy się? Jak w przedszkolu. Dobra, pełne życie. Szkoda, że nie pancerz, ale dobra tam. A ta kamera co? Paparazzi czy co? Za dużo co w krótkim zdaniu. Dobra, jest i pancerz. Cudownie. No to możemy iść i bawić się dalej. Aha. Kto by się was tu spodziewał, co? Au. Nie, nie ma au. Okej. Nikt niczym strasznym mnie nie potraktował. Żyję. No, myślałam, że to jest ten laptop do wciskania. A to nie. Ale bardzo podobnie wyglądał i widzę pancerz. No, jak tak się bala, to włóżmy go na siebie. W każdym razie dobrze, że one są jakichś uniwersalnych rozmiarów, bo wszystkie, które mijamy, na nas pasują, nie? Fajny sprzęcior. Szkoda, że nic nam po tym wszystkim. Po tych nic poniach. Z antenką. I don't care who you are. I'm pulling the plug on this one. Pack up and leave the city. Tak coś czuję, że smartfon już by niestety się zacinał, albo przynajmniej bateria by mu padła. No, ej. Łódka mnie przed niczym nie powstrzyma. Już na pewno nie przed wejściem do apteczek. Sensors detected intruder has entered the perimeter. Kill him. Te. Możecie próbować. Życzę powodzenia. Au. Dobra, strzelba nie jest najlepsza na takie dalekie akcje. Znaczy, to nie akcje są dalekie, ale dobra. Akcje i obligacje. Ej, facet, idź sobie ode mnie. Śmiesznie wygląda. Na dole był pancerz. Właśnie, nie mylą się.
nawet apteczka. Świetnie. Zaraz wezmę broń, taką odpowiedniejszą na nich. Wow! Pan mnie wystraszył troszeczkę za bardzo. Dobra, dobra, dobra. Irytują mnie. Głupie zbliżenie, głupie! Nie no, ta broń nawet na nich jakoś się nie sprawdziła dzisiaj. Czego chcesz? Wiedziałam, że pocisk z shotguna to to, czego ci trzeba. Ty też? Czujesz się poszkodowany troszeczkę? Wiem, rozumiem. Świetnie rozumiem. Ja na szczęście nie mam niedoboru ołowiu w plecach. Oj, 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 coś tu. Ej, o co chodzi, gro? Uciekajmy. Świetnie. To mi się nie podoba. Ale mnie tutaj udupili dosłownie. Dobra, muszę coś wymyślić. Bo jak będę dalej grać tak jak parę sekund temu, to nic dobrego mnie tutaj nie czeka. O tak, na bagę złota. Jeszcze tam jedna. Ale boję się tak odważnie po nie chodzić. Jak gdyby nigdy nic. Bo jednak z apteczkami to różnie bywa. Czasem są zdradliwe i widzę tam kogoś. Cholera jasna. Pancerz, dobra. Jak mam już pancerz, to... Dobra, jest, jest pan. Co to ma być? No do cholery. Taką mocną bronią tylko ja mogę władać. Zaraz go ustrzelimy i spokój. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Mhm. Ale nie jest to niemożliwe. Jeszcze takie dziadostwo nam tutaj postawił niestety. No ale to za moment, za moment. Parę strzelnych strzałów i właśnie. I po zabawie. Teraz, dobra, ogarnijmy sytuację. Mhm, wiedziałam, że gdzieś tu jeszcze pancerzyk ominęłam. I, dobra, stąd przyszłam. Więc wiecie co, myślę, że czas zakończyć tutaj odcinek. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. A na razie cześć wszystkim. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.